Obowiązująca w Polsce waluta to polski złoty. Dziś pieniądz ma formę monet i banknotów. Monety wybijane są z metalu w mennicy, natomiast banknoty drukowane na papierze w wytwórni papierów wartościowych. Nie wiem, czy wiecie, że pieniądz nie zawsze miał taką formę. Zanim człowiek wynalazł pieniądze, a to jeden z ważniejszych wynalazków, o czym często zapominamy, ludzie wymieniali się towarami. Mówimy o tak zwanym handlu wymiennym. Wymianie podlegało niemal wszystko. Nawet dzisiaj ludzie nie zrezygnowali z tego rodzaju handlu. Czy wy wymieniacie się jakimiś rzeczami, które zbieracie, kartami do gry, naklejkami z piłkarzami czy zabawkami? Jeśli tak, to wiecie, że niełatwo jest przeprowadzić taką wymianę. Trzeba negocjować z kolegą i nie zawsze dobijamy targu. A w przeszłości na targach wymieniano się niemal wszystkim. Przede wszystkim żywnością, jak chleb, zboże, sól, mleko, mięso, wyroby rzemieślnicze, takie jak broń, narzędzia, ozdoby, skóry, futro. Z czasem okazało się, że niektóre towary były chętniej przyjmowane przez wszystkich i takie stały się płacidłem, pieniądzem przedmiotowym. I tak na przykład w Afryce płacono zbożem, muszlami, kauri czy solą. W Ameryce Południowej Aztekowie na targach płacili ziarnami kakaowca. Natomiast w starożytnym Rzymie używano bydła. Nasi przodkowie Słowianie jako pieniądze używali na przykład skórek wiewiórczych czy kun. Pieniądz przedmiotowy miał swoje wady. Sól mogła rozpuścić się w wodzie, zboże zapleśnić czy mogły je zjeść myszy. Dlatego też szukano idealnego pieniądza i tak nie potrafimy powiedzieć, gdzie wynaleziono pieniądze i kiedy, ale wiemy, że pierwsze monety, pieniądz niemal idealny, wynaleziono w VII wieku przed Chrystusem na terenach starożytnej Lidii i Jonii, to tereny dzisiejszej Turcji. To tam wybito pierwsze monety z elektronu, jest to stop złota i srebra, ze złota, srebra, a później wybijano je również z brązu. Najstarsze polskie monety wybito ponad 1000 lat temu za panowania Bolesława Chrobrego. To srebrne denary, które obejrzeć możecie na ekspozycji w Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, Muzeum Narodowym w Krakowie. Zgromadzono tam najlepszą na świecie kolekcję polskich monet, banknotów i medali.